masa nadchodzących zmian, Fortnite usuwa przedmioty, darmowe nagrody, o których mogłeś zapomnieć, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać wszystkie skiny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do nadchodzących zmian. I pierwszą z takowych nadchodzących zmian jest kolaboracja Fortnite'a z McLarenem. I podobno właśnie pojazd McLarena obecnie jest w trakcie tworzenia dla właśnie trybu Rocket Racing. No ale oczywiście wiadomo, że jak dla trybu Rocket Racing, to w Battle Royale również będziecie mogli nim jeździć. No i obecnie nie wiadomo niestety, jaki jest to model i podobno całość jest we wczesnej fazie tworzenia. Także no, zapewne jeszcze trochę czasu będziemy musieli ogólnie poczekać, zanim w ogóle zobaczymy takowego McLarena na wyspie. Natomiast, moi drodzy, przechodząc od razu dalej, mamy właśnie zmiany, które mają pojawić się w tym tygodniu w Fortnite'cie. Także generalnie no to właśnie tak zwana ekipa na luty będzie już dostępna i oczywiście będziecie już ją mogli odblokować. Przy okazji, moi drodzy, no to dnia dzisiejszego pojawi się hotfix, który właśnie aktywuje nam jakiegoś rodzaju przedmiot bądź też właśnie broń, która oczywiście powróci na wyspę. Przy okazji właśnie wreszcie do sklepu powrócą skiny do serii ikon. Ponieważ tak, te były przez chwilę w sklepie, ale zostały usunięte przez generalnie błąd i no Fortnite je właśnie opóźnił. No i gdzieś w tym tygodniu te dopiero mają nadejść. Oczywiście pojawią się nowe piosenki dla trybu Fortnite Festival. Generalnie, moi drodzy, no to właśnie będziemy mieli parę innych jeszcze ciekawych rzeczy, takich jak na przykład właśnie turnieje o parasolkę do wysokiego stowarzyszenia, tak samo również nowe misje. Także no, generalnie jest tego całkiem sporo i no, ten tydzień definitywnie nie będzie jakoś taki mega ciekawy. Osobiście wydaje mi się, że o wiele bardziej ciekawy będzie tydzień do za tydzień, czyli po prostu właśnie gdzieś około 6 lutego, ponieważ właśnie gdzieś koło 6 lutego pojawi się większy update, czyli 28.20, ale na temat tej aktualizacji jeszcze powstanie cały osobny materiał, także w razie czego subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem. Teraz przechodzimy do tematu usuwania przedmiotów przez Fortnite'a. No i chociażby ostatnio Fortnite już tak finalnie na 100% usunęło skina Harmony Lee. No i właśnie był to skin, który miał pojawić się pierwotnie podczas wydarzenia Rainbow Royale, no ale finalnie się nie pojawił, no i po ostatnim update'cie ten już w 100% zniknął z plików gry. Lecz nie są to jedyne rzeczy, które Fortnite usuwa. Jak się okazuje, Fortnite usunął również właśnie tak zwany nową ścieżkę jamową, czyli właśnie I'm a Cat. I w sumie no to ta nawet nie wyszła do sklepu, a już została usunięta. Także naprawdę mega, mega ciekawie, ale poza tym wszystkim właśnie tak zwana emotka przemiany w Cadotron Trona również została usunięta i obecnie jej nie widać. Co też jest akurat dość ciekawą sprawą i nie wiadomo dokładnie właśnie za sprawą czego tak się dzieje, ale zapewne możemy się spodziewać tego, że Fortnite no pewnie z najbliższym update'em, czyli już dzisiaj raczej to naprawi, a jeśli nie z dzisiejszym update'em, to definitywnie z update'em, który pojawi się już za tydzień. Także no akurat myślę, że całkiem ciekawie. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do właśnie darmowych nagród. I rzeczywiście w tym sezonie takowych darmowych nagród mamy całkiem sporo i są również takie darmowe nagrody, o których po prostu mogliście zapomnieć, ponieważ rzeczywiście jest ich to całkiem sporo, zaczynając od tych, wydaje mi się, że lepszych, czyli darmowych skinów. Także oczywiście takimi najprostszymi darmowymi skinami do zdobycia to między innymi przecieracz szlaków Tai, czyli właśnie pakiet, który znajduje się generalnie w Fortnite'owym sklepie. No jedyne, co musicie zrobić, to kliknąć odbierz. I to tak naprawdę tyle. Później musicie ukończyć, z tego co mi się wydaje, to 3 albo 4 zadania w trybie Lego, które dosłownie zajmują jakieś 5 minut na wykonanie i macie skinka za darmo. Poza tym wszystkim, moi drodzy, mamy skina Jackie, czyli skina, którego możecie odblokować również za darmo poprzez wbicie właśnie rangi tak zwanego Golda w trybie Rocket Racing, co wydaje mi się, że również jest, no myślę, że nie jakimś strasznie trudnym osiągnięciem, także jak najbardziej każdemu polecam to zrobić. Mamy również skina tak zwanej eksploatorki Emily, której, jej skina też możecie zdobyć w mega łatwy sposób, więc musicie wejść na generalnie
stronę LEGO. Na stronie LEGO zrobić sobie konto, następnie wejść na stronę Epica i właśnie na stronie Epica połączyć to konto, które stworzyliście z LEGO, z kontem na Epiku i w ten oto sposób otrzymujecie skina totalnie za darmo na wasze konto. Także... No również wydaje mi się, że nie jest to nic jakże mega nadzwyczajnego. Natomiast jest jeszcze parę nagród, o których mogliście właśnie zapomnieć. Między innymi mamy właśnie tak zwaną grę rankingową, ale no osoby, które grają właśnie regularnie rankedy, wydaje mi się, że już raczej wszystkie nagrody z gry rankingowej odblokowały. Mamy między innymi właśnie... tam plecak, przy okazji kill-off, no i jakieś takie poboczne rzeczy, na przykład jakieś graffiti i tego typu sprawy. Następnie, moi drodzy, mamy jeszcze tak zwaną parasolkę za królewskie zwycięstwo w obecnym sezonie Fortnite'a, która no, nie jest jakoś strasznie właśnie taka mega spoko, ale no lepsze coś niż nic i jest to tak zwany buntowniczy parasol. No i jedyne, co musicie zrobić, to oczywiście wina w tym sezonie, więc to też wydaje mi się, że nie jest jakoś takie no, strasznie mega trudne. Lecz poza tym wszystkim mamy jeszcze parę tych nagród. Między innymi, moi drodzy, będą tak zwane turnieje rankingowe. I generalnie kolejny turniej rankingowy pojawi się już 2 lutego, czyli dosłownie za chwilę. No i właśnie w takowym turnieju rankingowym, jak wbijecie sobie 75 punktów, no to będziecie mogli odblokować za darmo tak zwany rzadki parasol rankingowy wysokiego stowarzyszenia. Także to akurat jest bardzo dobra informacja, więc jak najbardziej każdemu polecam sobie to obczaić. Ponieważ, no, rzeczywiście takowy... No, wydaje mi się, że parasol jest warto sobie odebrać na swoje konto. Mamy przy okazji, moi drodzy, kolejne właśnie zadania, czyli tak zwane medale ocaleńca, w ramach których możecie zdobyć darmowy plecak cennej lamy. To generalnie jest to plecak, który tak naprawdę możecie zdobyć co sezon i ten w sumie co sezon się resetuje. No, także nie wiem, czy w sumie jest sens go wbijać, ale no tak czy siak, jak gracie, to no, prędzej czy później go wbijecie, także tak to tutaj tylko zaznaczę. Mamy następnie, moi drodzy, tak zwaną emotkę właśnie bananofon, którą również możecie odebrać w mega łatwy sposób poprzez wejście na stronę Fortnite Redeem. Na tej stronie musicie wpisać kod BANANANA, no i wtedy sobie klikacie odbierz. I to tak naprawdę tyle. Cała emotka ma jeszcze z jakieś 10 milionów użyć, także bez problemu każda osoba sobie tą emotkę odblokuje. No jest to naprawdę mega, mega proste, jeśli chodzi o odblokowanie. Poza tym wszystkim mamy właśnie... kolejne darmowe nagrody związane z trybem Rocket Racing. No i w trybie Rocket Racing pojawiły się nowe nagrody, które już możecie teraz zdobywać za darmo. Między innymi są to właśnie nowe ślady, czyli po prostu taki dymek za waszego auta. No te wyzwania są dość trudne, ale jeżeli będziecie grali w tryb Rocket Racing przy okazji wbijając darmowego skina, to wydaje mi się, że większości osób to odblokuje. No i już dosłownie w przeciągu najbliższych paru tygodni otrzymamy wreszcie daty, jeśli chodzi o turnieje rankingowe, w których będziecie mogli między innymi zgarnąć stary pakiet z FNCS-ów 2023, jak i również nowy pakiet, z którego jak na razie znamy tylko i wyłącznie skina w wersji LEGO, ale takowy też będzie do odblokowania za darmo, oczywiście w turnieju. No i jest również, moi drodzy, bardzo fajna rzecz, czyli za tydzień w aktualizacji nadchodzi do nas nowy karnet bojowy za 0 fałdolców, czyli tak zwany mini karnet bojowy. No i generalnie będzie on z kolaboracją z Wojowniczymi Żółwiami Ninja. Także to akurat wydaje mi się, że również jest bardzo spoko sprawa. No i oczywiście teraz wymieniłem wam praktycznie wszystkie nagrody, jakie możecie odblokować w obecnym sezonie Fortnite'a, więc jeżeli którejś z nich nie odebraliście, no to jak najbardziej będziecie mogli sobie to zrobić, ponieważ do większości tych nagród macie jeszcze praktycznie miesiąc czasu, ale jest to po prostu taka przypominajka dla was. I to już by było na tyle. Jeśli obejrzeliście ten film do końca, w komentarzu możecie napisać nagrodę, a ja byłem Hexo i co? Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!